Pozwólcie, drodzy Państwo, że przerwę kilkoma słowami. Za chwilę będzie druga część, a potem rozsąd. Dobrze. Chciałem tylko wyjaśnić, na czym polegało to kształcenie dzieci i młodzieży tutaj u nas w Rybnie. Pierwszy etap było nauczanie początkujące. Instruktor wyjaśniał dzieciom podstawę dźwięków, jak się nazywają. Dzieci, młodzież już wie doskonale, gdzie jest, gdzie się znajduje jakakolwiek nutka, co oznacza krzyżyk, co oznacza pewne. To jest bardzo potrzebne, wiedza teoretyczna początkowo. Drugi etap był taki, że dzieci i młodzież dostawały do rąk instrumenty wydęte. Mogły sobie spróbować na każdym instrumencie, jak on brzmi, czy poradzi sobie dziewczyna na danym instrumencie. I jeżeli już zaakceptował dzieciątko, że tak powiem, ten instrument, od razu już wie, że dźwięk znajduje się, dźwięk C znajduje się tu i tu i już wie, bo instruktor mówi, jak się naciska, czy się naciska, czy nie na instrumentach dętych i dźwięk już wychodzi i potem już dalszy ciąg. No i tutaj przed chwileczką rozpoczęli właśnie ci troszeczkę starsi, którzy już kilka tygodni grają z nami nawet i po prostu rozpoczęli ten koncert właśnie sokołami, ale tak to nie jest takie proste, jak widać, żeby w czwórkę czy z całą orkiestrą zgodzić się i zagrać. To jest bardzo duża i długa droga i pracy bardzo dużo kosztuje. Za to też jesteśmy wdzięczni, przede wszystkim rodzicom, którzy zabudowali się i że potrafią przywieźć dzieci i że dzieci skorzystają z tego, co tutaj jest im dane. Już nie będę więcej zapraszał do drugiej części. Ja tylko powiem, więc rozpoczniemy walcem ad Samson Zareli, czeski walc. Drugi utwór, Wisiadny Marsz, kolejny, sekund walc Szostakiewicza, za którym musimy się poszczyć jako orkiestra. Dostaliśmy drugie miejsce, zajęliśmy powiatowym konkursie maskowym i wyróżnieni na ogólnopolskim, znaczy w Nowym Sączu, gdzie daliśmy koncert w miasteczku Berzyńskim, za co też jesteśmy dumni. I kolejny będzie Marsz Otwora Brzegu.